Właściwie zastanawialiśmy się tutaj w gronie profesorskim, że tak powiem, skąd się wziął rytm poloneza w bolerze, czy odwrotnie rytm bolera w polonezie. No ale nasz łodzianin nam tutaj to tak świetnie przedstawia ciągle. Kolejny telefon, prosimy bardzo. Halo? Halo? Prosimy. Można? Tak, jesteśmy na antenie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria. Zawsze dziewica, teraz i zawsze. Chciałem powiedzieć, no, że tutaj nie jest tak przygnębiająco, bo na przykład ja pamiętam, że na 75-lecie Polskiego Zespołu Atletyki był robiony koncert Chopinowski specjalnie i mam nadzieję, że w tym roku na 100-lecie Polskiego Związku Lekki Atletyki też coś takiego może się zorganizuje. No z kolei wiem, że na obchodach 200-lecia rozpoczęcia kształcenia rolniczego w Polsce, na ziemiach polskich, no też zadbano o to, żeby był koncert Chopinowski, zwłaszcza, że tam były jakieś relacje Fryderyka Chopina rodzinne z obsadą, z Instytutu Marii Monskiego czy coś takiego, prawda, także do tego. No i może też dlatego wtedy jasne stałoby się, że Regina Sędzianka, pani profesor Regina Sędzianka, wystąpiła z wykładem inauguracyjnym na początku lat 90. No właśnie w Warszawie z DGW na temat muzyki Chopina. Także myślę, że no i poza tym profesor Jacek Borowski z Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego, też z Warszawy z DGW, uświetnia zawsze konferencje tego towarzystwa organizowaniem koncertu Chopinowskiego w Żelaznej Woli. Nie mówiąc o tym, że również w Ogrodzie Botanicznym w Powsinie, no też są przez profesora Dmuchowskiego, Wojciecha Dmuchowskiego organizowane również koncerty Chopinowskie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. No dziękujemy panu za ten głos. Właśnie, a skąd się to wszystko wzięło? No to dwaj szwagrowie właśnie naszego Fryderyka, pan Jędrzejewicz Józef Kalasanty i pan Barciński Antoni. Oni byli wykładowcami tego instytutu w Marymoncie, który został, najpierw działał od 820 do 31, a później po kilkuletniej przerwie został restytuowany i w 836 roku. No, pan Antoni Barciński wykładał co prawda buchalterię, a Kalasanty prawo i administrację. No, ale tradycja związków naszego SGGW z Chopinem ciągle istnieje, chociażby tak jak pan mówił, tutaj te koncerty w Powsinie, czy wykład pani profesor Smędzianki, którą zaprosili państwo. Więc no, chwała, to trzeba więcej takich, że tak powiem, akcji prowadzić. Można by również, już idąc tym wątkiem, ponieważ ten Antoni Barciński zajmował się również żeglugą na Wiśle, można by uprzyjemniać na przykład rejsy na Wiśle również. Pianista mógłby sobie siedzieć na statku i grać Chopina właśnie, nie tam jakieś... Ale tylko do Wrocławka. Prosimy bardzo, Radio Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Kłania się Jacek z Warszawy. Chciałbym tutaj przypomnieć kilka takich faktów historycznych, jak bardzo
czym jest osoba Fryderyka Chopina dla kultury polskiej i jego muzyka dla polskiej kultury, doskonale rozumią to nasi wrogowie. Przecież w czasie II wojny światowej Niemcy wysadzili w powietrze pomnik Fryderyka Chopina w Łazienkach, który dopiero w wolnej Polsce po wyzwoleniu został odbudowany. Już zrobione były koncerty chopinowskie, wszystkie właśnie te związane z Chopinem imprezy międzynarodowe. I nawet można było trafić do obozu koncentracyjnego w najlepszym wypadku właśnie za słuchanie i granie muzyki naszego wielkiego kompozytora narodowego. Także mówię nie, powiedzmy, że matka też, powiedzmy, Chopina wychowodziła się z frankistów. Tam pierwszy raz to słyszałem, trochę mnie to rozśmieszyło. Chociaż dobrze znać jest rodziny frankistowskie w Polsce, ponieważ wtedy pewne sprawy lepiej się rozumie, takie, a nie inne zachowanie. I tutaj na przykład, jeśli chodzi o Japończyków, oni przecież mają nawet w miastach japońskich jedne kopie pomnika z Łazienek i właśnie przyjeżdżają bardzo często tutaj do Łazienek. O, mówią, tutaj jest właśnie ten taki sam pomnik jak tutaj, jak w naszym mieście. No, także tutaj to, że jest naszym wielkim, wielkim kompozytorem i właśnie ta polskość w jego muzyce, także to nawet sami wrogowie to nasi rozumieją. Także to dla nas nie powinno być żadnych wątpliwości. Dziękuję bardzo. Król dam Chrystę. Dziękuję, panie Jacku. No dla nas też, panie Jacku, nie ma to żadnej wątpliwości, że to tak jest. Z tym, że właśnie myśmy tutaj też poniekąd przyszli zaproszeni przez ojca, żeby to uświadamiać ciągle ludziom, żeby te głosy takie, które tak jak pana głos, czy nasza tutaj sytuacja, żeby to one zdominowały myślenie Polaków i żeby rzeczywiście było to uważane za autentyczną wartość i skarb taki narodowy. No to, bo to jest rzeczywiście coś najwyższego lotu, czego nam być może z powodów, że zazdroszczą, bo no, nic takiego skarbu nie ma naprawdę, jak jest muzyka Chopina. I to nie ulega żadnej kwestii, tylko myśmy tutaj chcieli podkreślić to, że nie można tego niszczyć. Bo zniszczyć coś jest bardzo łatwo. Już te głosy, które od państwa tutaj są, że żałujecie, że tam w pewnym okresie, wiadomo, że tamten okres był niedobry, prawda? On się skończył, ale okazuje się, że można zrobić zło również w dobrym okresie, więc to trzeba o tym myśleć. No i ja tu jestem oczywiście tamten okres, no oczywiście on się dzielił na sekundy, na minuty, na lata, na ten. Przecież nie można powiedzieć, że w tamtym okresie to dni to były niedobre, a noce były lepsze, albo odwrotnie, bo to były takie same jak i teraz. I to, że był szczęśliwy pomysł, żeby właśnie robić w radio koncerty chopinowskie, żeby transmitować, żeby nie były audycje na przez takie tam pogadanki muzyczne Strumingera, typu ten, jak to Janek Witek zawsze mówił. Jan Weber, tak. No przez to były rzeczywiście. A tutaj na przykład najwyższy poziomie. Ja mam tutaj taką, teraz czytam tę książkę pani Barbary Wachowicz, która pisze tutaj nam wyraźnie, że on bardzo dobrze wie, to jest żydowska mowa. No przepraszam, no w naszej telewizji, to znaczy nie w telewizji trwa. Że są bardzo słabi zdrowotnie, że zapadają na przeziębienie, na kaszel, na różne choroby, że są przewrażliwieni na wszystko i szybko chodzą, szybko umierają. Niepotrzebnie Hitler ich prowadzący dywagują na temat, czy Chopin był, czy nie był agentem moskiewskim. Owszem, tutaj car się przymierzał do tego, prawda, żeby to... Ale Chopin wyraźnie odparował i odparował w ten sposób. Jakkolwiek nie brałem udziału w rewolucji 1831 roku, gdyż byłem jeszcze na to za młody, to jednak sercem byłem z tymi, co ją robili. Dlatego uważam się za emigranta, który to tytuł
nie pozwala mi przyjąć innego tytułu. To chodziło o to, że proponowano mu tytuł premier pianisty Masjie Imperator de Russia or something like this. Kolejny telefon. Halo? Like no. This. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. No, Maria zawsze dziewica. Zawsze. Mówi Sylwia ze Szczecinka. I chciałam, pozdrawiam bardzo gorąco wszystkich Państwa i ojca Benedykta. I chciałam króciutko tylko wspomnieć jako odpowiedź może dla Pana, który dzwonił, że mało wiemy o pobycie młodego Fryderyka Chopina, o pobytach na ziemi kujawskiej. Tylko była wspomniana miejscowość Szafarnia i obok tam zaraz blisko. Chciałam powiedzieć, może nie dokładnie, ale dwa lata temu, być może no, trudno mi określić czas i autorów i dokładnie miejscowości, ale widziałam przepiękny film ilustrowany muzyką Chopina, prawdopodobnie zrobiony przez pedagogów chyba Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, ponieważ i w Bydgoszczy odbywają się chyba dla młodzieży takie festiwale czy konkursy pianistyczne. I tam było w tym filmie mnóstwo miejscowości, w których przebywał na kolejnych wakacjach Fryderyk Chopin. Mam nadzieję, że ktoś może z Bydgoszczy też tej audycji słucha i może sobie przypomni, a może o tym filmie by mógł coś więcej i powiedzieć i można by go było znaleźć i włączyć do wszystkich materiałów związanych z naszym wspaniałym, genialnym kompozytorem. I to by było na tyle, z nadzieją, że może ktoś się odezwie z ziemi kujawskiej, bo jest to udokumentowane i zilustrowane pobytem właśnie, i zilustrowane cudowną muzyką Chopina. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem, dziękujemy. No, tak, słów to muzyka. Tak.